stoczni osiąga jego młodszy brat Mati. Ale Jussi jest także członkiem zespołu rockowego. No, bardzo ciekawą tutaj ewolucję wykonał na skoczni, odbił się od zeskoku i jeszcze skoczył kilka metrów, ale oczywiście zaliczona mu zostanie odległość, gdzie po raz pierwszy jego stopy zetknęły się z ziemią. Tutaj ta odległość 117 metrów to oczywiście przekłowanie. Spójrzmy jeszcze raz. Zawodnik wyraźnie tutaj wylądował. To pomyłka oczywiście pomiaru komputerowego. Ta druga odległość 117 metrów nie może być zaliczona. Wylądował poniżej 90 metra. Myślę, że ten wynik za chwilę zostanie skorygowany. Śmieje się także Miłka Gojonkowski.